Patrzcie, Eddie inwestuje w stare złomy, ale potrzebne, niezbędne. Oczywiście to od widza. O, siemano, kolejny dzień i od razu z rana ekipa jest. Widz przyjechał. Elegancka, YouTube na najważniejsze. Tak. Firmową tobie również firmową zaraz prezentujemy, zrobimy. Młody. Tak, także idziemy wypakowywać plecak. Prezenty przyjechały. Tutaj coś będzie na dworzu. Tak. Dobra, dam połóż. Musi być dobrze nasmarowany. Z widzem razem smarujemy kombajn. Kto smaruje, ten jedzie. Jedziemy dalej. Weź młody tą całą dojarkę. O, tutaj. Z tej strony przesmarujemy kombajn i jedziemy w pole. No, kalamiteczki. Trochę poznajdywałem już ich, bo powiem ci, trzeba je szukać. No to z instrukcją początkowo, nie? Nie ma. Nie ma? No kuźwa, ktoś właśnie... Dobra, będzie. No, także jedziemy sobie na pole z widzem młodszym. Ty prowadzisz jakiś kanał? No tak, Agrofield Team. Agrofield Team, tak? Koszulka jest. No, o. To sobie wejdziecie na jej kanał. A co tam w ogóle na tym kanale tam puszczacie? No, o kombajnach, głównie takie rolnicze rzeczy. No, to typowo rolniczy kanał. No, o bizonie, na przykład vlogi były różne. Aha, co tego tam można powiedzieć? Się uda nakręcić. No. Co się uda, to jest wrzucane. No dobra, to jedziemy z widzem na pole. Także prostym maszyn będziesz miał już jakiś tam, można powiedzieć, no, pamiątkę jakąś, nie? No tak, że jechałem. No i widzowie byli, pojechali. Przejechali się ze mną, ale zobaczcie, wyjechaliśmy. Normalnie powiem wam, kiszonką daję. Zieloniutkie. Odmiana Irina. Zobaczcie, jeszcze mają zielone uszczyny. Sobie tydzień czasu albo i więcej, niby szeleście, ale tylko góra troszeczkę. No szkoda troszeczkę, bo było w planach, że to zrypiemy i jutro po żniwach rzepaczanych będzie odpiąć przystawkę i poczekać z tydzień lub dwa na tą odmianę. Tu jest akurat 10 hektarów. Dobra, jedziemy na następną działeczkę, na Exception kwalifika. No, sobie zwierzynka zrobiła przejazd, przejście ogólnie. Zobaczcie, rzepak ten najdroższy, to zapłaciłem 1300 zł za jednostkę. To jest Exceeded, coś takiego. Napiszę wam, już sprawdzę dokładnie, jak się nazywa ta odmiana, bo te odmiany tu się po prostu wszystkie mieszają, żeby nie pomylić. Ogólnie plon to jest tak, 7 hektarów i 20 arów. Nakosiliśmy już pełną 16. No jeszcze trochę zostało do końca. Jest w sumie za połową. Na 12 nie wiem, ile dziadek wysypał, bo dziadek już wraca do domu. Kosił tutaj właśnie w sumie pół dnia. Znaczy pół dnia, no. Pół dnia w sumie. I jeszcze kawał zostało. No nie idzie przyspieszyć, bo jest tęgi. Jest dość tęgi ten rzepak. No idzie nawet, jak gdzie jest słabszy, to się górą przerzucę ten. O kurde, tu nie idzie ujechać. Także widzicie, no jest ten rzepak ładny tutaj. Czwórka. Nie wiem, czy piątka nie będzie. Dobra, to sobie patrzcie, jak ten rzepak się kosi. Na bardzo, bardzo skupić nie mogę. Tutaj mamy Exceeded, a tutaj zaraz kawałeczek mamy już Irinę. Ciekawe, czy się da kosić.
koniec, proszę Państwa. Widzieliście w sumie połowę pola, drugiej połowy nie widzieliście. No niestety, nieraz tak jest. Byliśmy akurat w domu, musieliśmy dokopać ziemniaków, musieliśmy przyszykować, rozładować przyczepę, przyszykować dmuchawę tam do binów, takie rzeczy, pierdoły, wiecie co. Tata kosił w sumie pół pola, ukosił szesnastkę całą i robi jeden zbiornik na dwunastkę. Ogólnie tu 7,20 jest i wyszła średnia, momencik, to wam powiem zaraz, bo 16 i 12, dokładnie wyszło 16 i 12 ton. Jak w mordy, znaczy 16 i 12 plus tutaj, o. To nie wiem ile to będzie. Stona i cała. No, jak zwykle, bateria kipła, ale to nic. Więc tak, 16 plus 12 plus tu jest tona, 29 ton podzielić przez 7,2. Zadowalający wynik. 4,02 tony, czyli czwóreczka z przodu, to jest bardzo dobry wynik. Nie ukrywam, na tym polu, oczywiście to jest kwalifikat. No. A tam gdzie był niekwalifikat, było to samo i lepiej. Inna odmiana po prostu. Dobra. Tyle z dzisiaj tego wariactwa. Jadę z kaderem. Także przede mną jeszcze tylko kawałek drogi do domu. I się pierdyknę do wyrywka w końcu. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Do następnego odcineczka. Następny dzień. Jutro jeszcze dokusimy troszeczkę rzepaku. Tam mamy hektar, bo na tym co widzieliście byliśmy wcześniej. Nie dało się, zbyt żywy. On tam jeszcze po prostu musi z tydzień dostać czasu. A tydzień czasu to my pewnie zaczniemy już żyta zaraz kosić. Jeszcze pszenice tu zostały, jeszcze pszenice polatamy, pokosimy pszenicę i się bierzemy za żyta i później ewentualnie ten rzepak Irina. Rzepak Irina nie doszedł, jest bardzo późna odmiana, jest to populacja. Ładnie tutaj sypała, ale mimo wszystko tam mam około 9,5 hektara tej Iryny, więc zobaczymy. Mniej teraz, bo dokosiłem tu kawałeczek. Będzie 9 hektarów. I ten. Sprawdzimy, jaki tam plon wyszedł z tego. No i dobra. Chodźcie się. Dobra, dajcie.